No chyba jeden z najbardziej popularnych lekkoatletów w tej chwili, Kajetan Duszyński, złoty medalista olimpijski. No i muszę to dodać, bo to może gdzieś umyka i uczestnik sztafety, która pobiegła w drugim co do historii czasie w ogóle i chyba po tym srebrnym medalu z 76 roku, no to jest drugi wynik też w historii startów olimpijskich sztafety 4x400 metrów. Kajetan, powiedz, jak to się dzieje, że z, przepraszam, że tak powiem, takiego no jednak anonimowego sportowca, znanego tutaj w Łodzi, w regionie, ale nieznanego szerszej publiczności lekkoatletycznej, stałeś się chyba jednym z najpopularniejszych zawodników, bo kończyłeś 4 sztafety, w tym tą złotą sztafetę mieszaną. Tak, ta czwarta zmiana jest zdecydowanie najbardziej medialna i ja myślę, że ja właściwie nigdy wcześniej nie zajmowałem się czymś takim jak, nie wiem, prowadzenie mediów społecznościowych, nikt mnie za bardzo nie rozpoznawał. Nie zależało mi na tym, bardziej skupiałem się tam na nauce, aczkolwiek ja wiem, że w sporcie jest to niezbędne tak naprawdę. To jest pewnego rodzaju show, z którego trzeba tak naprawdę zajmować się taką, że tak powiem, influencerką. No i jednak co o dziwo, 2 miesiące temu założyłem Instagrama. I to jest w ogóle świetna historia, że w przeciągu tam 2 dni tam wskaźniki obserwujących mi podskoczyły do 13 tysięcy z jakichś 300 obserwujących. Wszyscy się z tego mnie z kadry śmieją, że jestem teraz gwiazdą. No ale trzeba przeżyć ten prime time, te 5 minut swoje po takich igrzyskach, trzeba to dobrze wykorzystać. Też w zasadzie wczoraj po przyjeździe, pierwszy dzień byłem w Łodzi, przeszedłem się tam z dziewczyną przez ulicę Piotrkowską i dużo ludzi mnie rozpoznawało, czy tam w sklepie chcieli robić zdjęcia. Jest to bardzo miłe, jak najbardziej. Jest to takie ciekawe uczucie. Znaczy, czy widziałeś, jaki show zrobiliście po przebiegnięciu mety w mieszanej sztafecie, szczególnie ta koszulka na głowę? To są naprawdę, to jest bardzo spontaniczne. Jakoś dałem tak w ten sposób upływ swojej emocji, ja nie wiem, coś się tak dzieje automatycznie. Tak samo po mistrzostwach Polski rozdarłem swój numerek, nie wiem dlaczego, nie pytaj mnie o to. To jest ekspresja. To jest chyba taka ekspresja, tak. Tutaj do... Nie wiem nawet, co się działo. Wiem, że potem położyłem się na ziemi, zacząłem płakać, inni się zaczęli cieszyć, wszystko mega się szybko działo. Tego się nie da opisać. Taka eksplozja tych wszystkich emocji, to jest wszystko ze sobą wymieszane, radość, jakieś spełnienie, duma, że ciężko nad tym panować. Przed wyjazdem na igrzyska, podczas spotkania tutaj w siedzibie AZS-u, no rozmawialiśmy o tym, że to jest taki najlepszy sezon dla Ciebie. Najlepsze wtedy pół roku, bo i rekord życiowy, i Mistrzostwo Polski. I wreszcie okazało się, że ta ciężka praca, przeplatana niestety przerwami spowodowanymi, powiedzmy, problemami zdrowotnymi, wiara trenera, że możesz biegać szybko, że on to powiedział mi oficjalnie, że no, Kajetan udowodnił, że jest najlepszy. To się zgadza z tym wszystkim? Tak to rzeczywiście wygląda z Twojego punktu widzenia teraz? Nie, mi osobiście, znaczy cieszę się, że mój trener tak myśli, tak, że jestem najlepszy. Ja osobiście tak nie uważam. Myślę, że Karol Zewski jest na wyższym poziomie niż ja aktualnie. Aczkolwiek ja zawsze mierzę względem siebie, tak. Mi zawsze na tym zależało, żeby robić jak najlepsze wyniki i to jest w tej lekkoatletyce najpiękniejsze. Ja się w tym zakochałem, że wszystko jest wymierne, można wszystko sprawdzić w tym sporcie, można dążyć do doskonałości, przepychać te swoje granice. I na tym mi zawsze najbardziej zależało. Ja już tutaj rozpoczynając sezon, łamę 46 sekund, ja powiedziałem, kurde, w końcu to się opłaciło, w końcu te lata pracy jakoś poszły, bo teraz to ja tak naprawdę spijam śmietankę, tak? To dla mnie takie stresy, powiedzmy, biegania w sztafecie, to jest nic w porównaniu z tym, co powiedzmy 2 lata temu musiałem się zmagać, łącząc sport z nauką i z kontuzjami, i gdzie wyników nie było i wtedy było naprawdę najtrudniej i tam by się liczyło to wsparcie, a teraz tak naprawdę jest sama radość, tych stresów nie ma i to wszystko idzie samo. Nie wiem, czy dobrze to zabrzmi. Ty jesteś takim przedstawicielem takiego sportowca sprzed lat, który startował, jak studiował, jak był młody, ale równocześnie się uczył, studiował i potem niewielu z tych ludzi zostawało trenerami, chociaż część z nich rzeczywiście studiowało na AWF-ach, a ty wybrałeś no, taką drogę, że sport jest ważny, ale tutaj co prezes AZS-u mówi, ta ścieżka kariery, ta podwójna jest równie ważna, bo ty tak naprawdę nie musisz
po zakończeniu kariery, że tak powiem, życia związać ze sportem? Tak, troszeczkę mi na tym zależało, żeby właśnie nie żyć tylko tym sportem w życiu. Na pewno on ze mną zostanie do końca życia, ale może nie będzie już tak na pierwszym miejscu. Ja zawsze podchodzę tak do życia, żeby w zasadzie robić to, co się lubi, i też dlatego postawiłem na naukę. To często nie jest dochodowa dziedzina, tym bardziej w Polsce. Trzeba być naprawdę na mega wysokim poziomie, dostawać bardzo cenione granty. No i właśnie... Nie wiem, na razie o tym nie myślę, ale wybrałem właśnie taką karierę, żeby po prostu nie nudzić się na co dzień i żeby mieć jakieś zajęcie. Jak nasz chodziarz, złoty medalista, poczuł, że jest nudno, to przyspieszył. Ty się nie nudzisz, ucząc się. To biotechnologia to już za tobą. Teraz no, doktorat. Czy to są trudne studia? Czy to były trudne studia i czy to jest w ogóle trudna dziedzina, to czym się zajmujesz? Ja studia nie uważam, żeby były jakieś super trudne, jednak ja je skończyłem, łącząc to ze sportem, z wyjazdami. Nie kosztowało mnie to aż tak bardzo dużo wysiłku. Oczywiście uczyłem się w większości wolnego czasu, ale mi się to podobało, dlatego nie odczuwam, żeby to było jakieś super wymagające. I też na pewno spotkałem na mojej uczelni takich ludzi, którzy po prostu mi pomagali na każdym kroku, umożliwiali mi zaliczanie laboratoriów. To jest taka dziedzina nauki, w której dużo się pracuje, tam właśnie przy szkle, trzeba być na miejscu, nie można za bardzo polegać na pracy zdalnej, no ale właśnie to ukończenie studiów było możliwe dzięki akceptacji ze strony tam dydaktyków. To twój doktorat jest kontynuacją studiów na biotechnologii? Ciężko powiedzieć. Te doktoraty to nie jest kontynuacja studiów, tak? To jest już coś więcej. Tutaj się o dużo na węższej dziedzinie, tak, specyfice koncentrujemy. Jednak tego nie można tak o tym myśleć, że idę na doktorat, żeby mieć kolejny stopień, tak? Bo to jest trochę jest taka logika chodzenia na studia w Polsce. To nigdy nie powinno tak wyglądać. Dlatego ja też nie wiem, czy będę tak naprawdę... Myślę, że skończę to kiedyś, ale nie wiem, czy w najbliższym czasie, no bo jednak musi to mieć taki sens, to trzeba się mocno w to zaangażować, wnieść jakiś wkład, być może wyjechać za granicę, no aktualnie to wszystko jest dla mnie niemożliwe. No tak, teraz za granicę możesz wyjeżdżać na zawody, na meetingi, bo myślę, że jako złoty medalista, chociaż w sztafecie, ale to chyba nie ma znaczenia. No myślę, że teraz możesz być częściej zapraszany i możesz no, powalczyć no, z czołówką 400 metrowców, no nie tylko w Polsce, bo z tą Polską to już sobie radzisz nieźle. Nie wiem, zobaczymy. Tak naprawdę mój rekord życiowy aktualnie pokazuje, że tam może w jakichś meetingach europejskich najbardziej mogę biegać. Mam nadzieję, że uda mi się go poprawić, bo sądzę, że jestem na troszeczkę mocniejsze bieganie. Ale nie wiem, czy to w tym sezonie mi się uda, bo jednak ten okres teraz jest na tyle intensywny, że samo takie właśnie kontakty z mediami i właściwie po przylocie to jest inna rzeczywistość i ciężko się do tego po prostu przyzwyczaić i przy tym jeszcze trenować, skupić się na startach, tak, ale ja to akceptuję, już na sobie nie mam presji, żeby na siłę robić na przykład życiówkę w tym sezonie. Ja po prostu chcę jeszcze postartować, się pobawić tym. Myślę, że gdybyś już teraz chciał skończyć karierę, to i tak właściwie już to, co mogłeś zrobić, to zrobiłeś, chociaż jeszcze przed tobą wiele startów. Wrócę na chwilę do Igrzysk Olimpijskich, bo tutaj były takie informacje o waszych, że tak się wyrażę, cudownych butach i o nieprawdopodobnie szybkiej bieżni. Czy to potwierdza, że to miało wpływ także i na wyniki, no nie tylko waszej sztafety i waszego biegania, bo przecież wszyscy mieli takie same warunki? Tak, dokładnie. Co do rywalizacji nie ma co tutaj się spierać. Te warunki były podobne. Co do wyników, myślę, że może tak być, aczkolwiek... Ja jako powiedzmy początkujący naukowiec nie mogę tak powiedzieć, że tak jest na pewno, tak? Nic nie jest tutaj stuprocentowe. Według mnie trzeba zbadać większe tam pule statystyczne, może jakieś próby kontrolne zrobić, słyszałem, że już są niektóre raporty, które to pokazują, że właściwie te wyniki poszły w górę przez te obuwie. Ale no, tak jak mówię, nie chcę takich słów teraz rzucać. Na pewno wiem, że te obuwie jest troszeczkę bardziej kontuzjogenne, bo to właściwie już są takie badania. No i jednak myślę, że jest to pewnego rodzaju nowa rzeczywistość w lekkiej atletyce. Myślę, że teraz już będą produkowali tylko takie buty. Co do nawierzchni, no to co igrzyska są nowe nawierzchnie tak naprawdę, nowe stadiony, to cały czas idzie do przodu, no i ciężko mieć o to pretensje, tak? To jest naturalna kolej rzeczy, żeby nawierzchnie były coraz mniej kontuzjogenne i coraz bardziej szybkie. No i właściwie to tyle. Myślę, że na tych igrzyskach padły znakomite rezultaty w niektórych konkurencjach. Mam tutaj na myśli najbardziej za 400 płotki mężczyzn. No, coś niebywałego, żeby poprawić rekord świata o sekundę, który nie mógł być pokonany od 20 paru lat.
No i właśnie, no to robi, ale Carson Warholm to jest niesamowita persona, taki fenomen chyba, to jest prawda? fenomen, tak, on trenuje jak maniak i jest niesamowicie utalentowany, tacy ludzie się trafiają, więc tutaj też ciężko mu to mówić o jakimś sprzęcie, tak. No właśnie, ale to jest pocieszające to, co mówisz, że sprzęt sprzętem, nawierzchnia nawierzchnią, ale i tak wszyscy będą mieli takie same warunki, że i tak najszybszy wygra. Dokładnie, tak, tak. W tym roku było troszeczkę może z tym kłopotu, no bo dużo tych butów, no ten rok był taki przełomowy pod względem tej technologii, no i dużo takich butów otrzymali zawodnicy z kontraktów, a jednak no, był taki nierówny wyścig. My z chłopakami się śmiejemy, bo my do tego dochodzimy, że tam na obozie w Karpaczu, który był chyba przez 2 czy 3 tygodnie przed igrzyskami, my dopiero te buty zamówiliśmy i zaczęliśmy uczyć się w nich biegać. No i gdybyśmy tam nie zdążyli odpowiednio szybko kliknąć, żeby dodać je do koszyka, to możliwe, że nie byłoby nas tu, gdzie jesteśmy. No, aczkolwiek to znaczy, śmieję się oczywiście. Tak, tak, dokładnie. Wyczekaliśmy od odpowiedniego momentu. No, świat czy Europa biega już w tych sprzęcie tak naprawdę od hali. My dopiero niedawno się w nie wyekwipowaliśmy. No to jeszcze na zakończenie, teraz jak wspominałeś przed tobą meetingi, potem wakacje, ale myślę, że już no, zasmakowałeś bycie olimpijczykiem i to takim spełnionym, bo jak mówił Kuba Kraska, olimpijczykiem się jest jak się wystartuje, a ty nie tylko wystartowałeś, ale jeszcze zdobyłeś medal, no więc no, chyba na horyzoncie no, nie może być nic innego jak stolica Francji. Oczywiście, że tak, ja jestem na tyle młody, że jak najbardziej chciałbym do tego Paryża się dobrze przygotować z chłopakami. Może Lewia też, że moim celem będzie start indywidualny i wyjście bardzo wysoko. No tak, jak najbardziej. Myślę, że można to teraz powiedzieć. No, myślę, że nawet gdybym nie zdobył tego medalu, to celem byłby Paryż, więc z tym będę teraz trenował, z tą myślą. Dziękuję bardzo. Kajetan Duszyński, złoty medalista olimpijski w sztafecie mieszanej, był naszym gościem. Dziękuję.